W latach 90. technologie komputerowe nabierały coraz większego rozpędu, a to za sprawą wydajniejszych procesorów, kart i akceleratorów graficznych pojawiających się w nowych jednostkach. Niestety we wspomnianych latach nie każdy mógł sobie pozwolić na luksus posiadania własnego peceta w domowym zaciszu. Wracając wspomnieniami do lat dzieciństwa z komputerów, na których miałem przyjemność sobie pograć, przypomina mi się IBM chyba jeszcze z intelowskim Prockiem 486 oraz legendarny już Commodore 64, na którym z kaset graliśmy u kumpla. Ten sprzęt zawsze mam przed oczami, kiedy widzę ten fragment intra z GTA Vice City. W dzisiejszym odcinku będę miał okazję częściowo złożyć jednostkę typowo z połowy lat 90. Mówię częściowo, ponieważ nie mam jeszcze do niej dysku twardego. Wszystkie pozostałe komponenty już czekają na złożenie. Tak więc może na początek zacznijmy od mózgu naszej jednostki, czyli procesora z serii Pentium. Od roku 93 486 zostawało powoli zastępowane tymi właśnie prockami. Taktowanie tego egzemplarza wynosi dokładnie 100 MHz. Jest ono całe 25 MHz szybszy od Pentiuma, który znajduje się znanej już Wam jednostce z odcinka o kompie z Pentium. Jest on również na innej podstawce, czyli pod socket 7. Do uzupełnienia kolekcji soketów pod Pentium 1 brakuje mi jedynie jednostki z soketem 4. Z informacji zaczerpniętej z Wikipedii dowiedziałem się, że obsługuje on jedynie procki o taktowaniu 60 i 66 MHz. Przejdźmy teraz do płyty głównej. Jest to produkcja mniej znanej firmy DFI o oznaczeniu G586IPC. Jest ona niepozorna z wyglądu, ale ma w sobie duży potencjał. Możemy tutaj podłączyć po 4 karty na złączach ESA i PCI. Ponadto mamy tu 2 wyjścia na porty COM i jeden szeregowy na drukarkę. 4 sloty na pamięć typu SIM, maksymalna pojemność pamięci to 256 MB. Na chwilę obecną mam wmontowane w płytę skromne 24 MB. Rzeczą, która mnie mocno zaciekawiła, jest obecność tego slotu przypominającego slot 1. Jak udało mi się później ustalić, jest to miejsce na dodatkową pamięć podręczną poziomu drugiego procesora, wyglądem przypominającą pamięć RAM. Co prawda sam procesor posiada już 8 KB pamięci podręcznej poziomu pierwszego, tak więc chyba nie będzie tutaj potrzebna dodatkowa w slocie. Na Allegro znalazłem kilka sztuk takiej właśnie pamięci w cenie około 65 zł. Może z czasem zmodernizuje się zestaw o taki bajer. Jeśli chodzi o obsługiwane procesory, mamy tu dosyć dużą rozpiętość, bo od 75 do 166 MHz. Możemy tu również zainstalować procesor o nazwie Future Pentium Overdrive Processor. Pod tą egzotyczną nazwą kryją się procesory zaprojektowane tak, aby po zainstalowaniu w sokecie nie bawić się z ustawieniami zworek, tzw. jumperów na płycie, coś na zasadzie plug and play. Kolejną ciekawą serią procesorów, które obsługuje płyta, są procki o nazwie, którą spotykam się po raz pierwszy, czyli Cyrix. Z informacji zaczerpniętych z internetu udało mi się dowiedzieć, że była to tańsza alternatywa dla procesorów Intel i AMD. Procesory Cyrix były również bardziej wydajniejsze. Niestety po różnych problemach procesowych z Intelem, zmianach nazw i właścicieli w 2003 roku firma ostatecznie została sprzedana AMD. Muszę przyznać, że patrząc na historię Cyrixa, mocno zainteresowały mnie procki od tego producenta. Może nawet uda mi się taki nabyć i zaprezentować w jednym z następnych odcinków. RTC, czyli Real Time Clock, element, który w starych płytach budził kontrowersje, szczególnie kiedy wyczerpany układ wylewał się na płytę, uszkadzając ją. Na szczęście w mojej płycie umieszczony jest na podstawce, dzięki czemu można go łatwo wymienić. Na Allegro można też znaleźć zamienniki RTC typu Dallas, dzięki czemu wymiana bateryjki jest banalnie prosta. Jest to o wiele tańsze rozwiązanie niż kupowanie za każdym razem całego układu, kiedy stary się wyczerpie. Stare układy zostały całkowicie wyparte przez dobrze nam znane do dziś bateryjki CR2032 umieszczane na płycie głównej. Do jednego ze slotów PCI będzie umieszczona karta S3 Verge DX o pojemności 4 MB. Jest to kolejna karta tego producenta do kolekcji. Okej, obraz już mamy, potrzebujemy jeszcze dźwięk, tym razem na złączu ESA. Będzie tutaj podłączona karta Genius Audio Drive ES1868, czyli budżetowa karta z dobrym 16-bitowym chipem, zapewniającym czysty i wyrazisty dźwięk MIDI w systemie DOS. Ostatnia z kart rozszerzeń, która będzie w zestawie, to karta portu równoległego do podłączenia drukarki lub skaneru.
Obudowa, którą użyję w projekcie, jest w dość dobrym stanie, gdzieniegdzie tylko białe naloty, których nie mogłem domyć. Jak przystało na kompa z lat 90. nie może zabraknąć wyświetlacza taktowania procesora. Tutaj znajduje się trzysegmentowy S305H. Są również diody oraz głośniczek. Data produkcji frontowego panelu to 96 rok i pomimo swojego wieku plastik wygląda bardzo dobrze. Kolejny nieodłączny element kompów z tamtych lat, przycisk Power, Turbo i Reset. Jest nawet atrapa zamka blokady komputera w formie plastiku. Składanie zaczynam od panelu kart rozszerzeń mocowanego na 4 śrubki. Nie zawsze się zdarza, aby stopki kompa były w komplecie, ale tym razem mam wszystkie 4. Przed założeniem panelu przedniego muszę umieścić głośniczek na swoje miejsce oraz podłączyć prawidłowo wyświetlacz. Aby to zrobić, będzie potrzebny kabel z zasilaniem 5V, muszę go podłączyć jeszcze przed przykręceniem panelu przedniego. Zasilacz, czyli największy zbiornik kurzu w starych komputerach, został już dokładnie wyczyszczony. W środku nie widzę niespodzianek, elementy wyglądają dobrze. Na wentylatorku znajduje się oznaczenie, w którą stronę go zamontować. Jest to przydatne, szczególnie kiedy zaczyna się przygodę ze składaniem komputerów. Moc zasilacza to 200 W. Wyprodukowany przez firmę Target, co prawda nie miałem jeszcze przyjemności ich testować dłużej, ale widzę, że były one bardzo popularne w tamtych czasach. Jeszcze tylko muszę podłączyć zasilanie wentylatorka i można go składać. Zgodnie z instrukcją dodatkowe przewody z wtyczki Molex podłączę do pinów zasilania wyświetlacza. Kolejne 3 piny oznaczone literami L, C i H powędrują do przycisku Turbo. Natomiast piny oznaczone T- i T+, zasilą diodę sygnalizującą włączenie trybu Turbo. Diodę musiałem bezpośrednio podłączyć do wyświetlacza, ponieważ na płycie głównej brakuje pinów do jej podłączenia. Panel przedni dosyć łatwo się montuje, przykręcając śrubkami, jednak na tyle delikatnie, żeby nie uszkodzić starego plastiku. Oddzielny włącznik zasilacza również jest przykręcany do panelu. Do soketu trafi za chwileczkę Pentium. Procek trzeba umieścić zgodnie z wcięciem na sokecie widocznym w lewym górnym rogu. Po nałożeniu pasty montujemy malutki radiator za pomocą blaszki. Płytę główną w bardzo prosty sposób można przymocować do wyjmowanej ścianki bocznej obudowy. Dodatkowo posiada ona 4 zaczepy zapewniające dystans pomiędzy metalową ścianką a drukowaną częścią płyty. Teraz wystarczy wsunąć płytę i przykręcić. Wykręcana ścianka znacznie ułatwia podłączenie kabelków panelu przedniego. Dzięki czytelnym i przejrzystym oznaczeniom na płycie nie trzeba się głowić, który kabelek do którego pinu. Do pinów na płycie udało mi się podpiąć prawie wszystkie kable, niestety oprócz oznaczonego jako włącznik turbo. W manualu też nie ma wzmianki o tym, żeby gdzieś na płycie znajdowały się piny do jego podłączenia. Jedynym wolnym złączem pozostały jedynie piny o tajemniczej nazwie Green PC Connector i Green PC LED.
Po dłuższych poszukiwaniach udało mi się znaleźć odpowiedź na jednym z forów, że może być to funkcja oszczędzania energii stosowana od czasów Intela 486, włączana w momencie, kiedy nie korzystało się z komputera, pewnie coś w rodzaju przechodzenia stanu śpienia. Wolne pozostaną też piny od kluczyka blokującego komputer, ponieważ jak już pokazywałem, na panelu jest tylko plastikowa atrapa. W tylnej części obudowy umieszczone zostaną dwa porty COM i jeden równoległy. Połączone one będą za pomocą taśmy do płyty głównej. Po podłączeniu kabelków i taśm w prosty sposób można już umieścić płytę w obudowie. Porty COM równoległy bezpośrednio są przykręcane do obudowy. Jeśli chodzi o podłączenie kabli zasilających P8 i P9, należy bardzo uważać, ponieważ przy nieodpowiednim podłączeniu możemy pożegnać się z płytą. Najlepszym sposobem jest upewnienie się w manualu płyty, czy są one prawidłowo podłączone. Czarne przewody masowe powinny znajdować się obok siebie. W nowszym standardzie ATX problem ten już został rozwiązany, ponieważ wtyczkę można było podłączyć tylko w jednej pozycji. Do uruchomienia jednostki już coraz bliżej, pozostało tylko jeszcze podłączyć karty rozszerzeń i napędy. Taśma stacji dyskietek umożliwia podłączenie zarówno napędu 3,5 cala, jak i również 5,25 cala. W kieszeni napędów CD zostanie umieszczony ten oto egzemplarz firmy BTC z 1995 roku. Po otwarciu obudowy oczywiście trochę syfu, który trzeba będzie usunąć. To samo dotyczy stacji dyskietek. Po oczyszczeniu elementów ze środka mogę wziąć się za składanie. Napęd CD składa się praktycznie z kilku części i bardzo łatwo się go montuje. Przed zamontowaniem całości w obudowie sprawdzę, czy nie występuje tu najczęstsza usterka w napędach, czyli niewysuwająca się tacka. Jak widać, wszystko gra. Aby złożyć stację dyskietek, wystarczy zamontować jedną blaszkę i panel przedni. Zobaczmy jeszcze, czy wszystko działa. Przy podłączeniu Molexa do napędu trzeba się upewnić, czy wtyczka jest w odpowiedniej pozycji. Ponieważ po odwróceniu można ją też podłączyć, jest to inaczej niż w nowszych napędach, gdzie wtyczka wchodzi tylko w jednej pozycji. Kabelek audio z napędu CD podłączę bezpośrednio do karty dźwiękowej. Komp podłączony do zasilania, klawiatura też jest, także najwyższy czas odpalać sprzęciora. Jak widać, układ RTC będzie do wymiany, poza tym wszystko powinno być w porządku. Zobaczmy jeszcze, co tam w BIOSie piszczy.
Tak więc cofamy się w czasie do 1 stycznia 96 roku. Zastanawiałem się, dlaczego post nie wyświetlił informacji o stacji dyskietek, jednak w BIOSie jest już wykrywalna. Ciekawą opcją jest możliwość zmiany kolorów tła i czcionki po wciśnięciu Shift F2. Wszystko jak na razie śmiga bardzo ładnie, nic się nie przegrzewa, nic się nie pali, także rokowania dla tej jednostki są dobre. Do sprawdzenia został przycisk Turbo. Na wyświetlaczu pojawia się cyfra 100, jednak przed włączeniem jest 00. Dioda informująca o trybie Turbo również się świeci. Komputer po złożeniu prezentuje się całkiem nieźle jak na swój wiek. Do dokończenia całości brakuje tylko dysku twardego i nowego układu RTC, ale to już temat na kolejne odcinki, na które oczywiście serdecznie zapraszam. Także do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!